Słyszę kogoś po drugiej stronie. Muszę się ukryć. Może to któryś z tych przestępców. Cholera, jest tu ich więcej niż myślałem. Zwykłe pomieszczenie? Niemożliwe. Muszę się dokładnie rozejrzeć. Obym się mylił. Jorn, ty żyjesz! Już prawie straciłem nadzieję. Jak się czujesz? Marvin, jak dobrze, że jesteś. Tak po prawdzie czuję się fatalnie. Szybko, wypij to. Dzięki. Poczułem ulgę. Co się z tobą działo? To bardzo długa historia, ale chyba nie mam siły jej ci teraz opowiadać. Muszę cię zabrać w bezpieczne miejsce. To takie jeszcze istnieje? Chyba nie na tej wyspie. W takim razie idziemy do portu i wchodzimy na pierwszy lepszy statek, byle jak najdalej stąd. Damy sobie radę? Nie martw się, poradzimy sobie sami. Szybko, chodźmy do portu i nie oglądajmy się za siebie. Nie musisz mi dwa razy powtarzać. Uciekaliśmy przed orkami, ale zapomnieliśmy, że ludzie mogą być tak samo groźni. Na tej wyspie tak naprawdę nie było nikogo, komu moglibyśmy zaufać. Mogliśmy tylko polegać na sobie, tak jak zawsze. Na szczęście lekarstwo pokonało gorączkę i Jorn poczuł się lepiej. Mój brat nadal jest wycieńczony, ale powoli odzyskuje siły. Dokąd dopłyniemy? Czy kolejna wyspa okaże się być równie nieprzyjazna co Archolos? Tego nie wiemy, ale resztki mojego optymizmu mówią cicho. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.